Nie i koniec. Mamy, ale dlaczego? Bo nie. U nas w języku polskim mamy mają łatwiej, mają jedno słowo nie, ewentualnie dodać bo nie i to już załatwia wszystkie spory, a właściwie kończy. W języku angielskim natomiast jest znacznie więcej możliwości na to, żeby powiedzieć, że nie, czy też tym samym, że czegoś nie ma, czy też tym samym, że coś jest odwrotnością czegoś. Wiem, że to jest skomplikowane, dlatego przygotowałem wiele przykładów. Ten materiał będzie dość długi, więc warto przygotować sobie jakąś coffee, ewentualnie tea. Ale najlepiej odciąć się od wszystkich, założyć sobie słuchawki na uszy i dokładnie, wnikliwie przeanalizować ten materiał, bo wierzę, że on rozwieje Twoje wątpliwości w przyszłości na ewentualne problemy z no, not, don't i czasem jeszcze gdzieś tam pojawi się ain't. Oczywiście to nie są wszystkie możliwości na to, żeby powiedzieć nie. Po drodze pewnie coś nam się jeszcze urodzi, ale to będzie taka główna wizja. Na końcu też podpowiem Ci, jak będzie można to w miarę dobrze opanować, mało tego, robiąc to na własną rękę. Osoby początkujące największe problemy mają z rozróżnieniem, właściwie z ustaleniem, kiedy używamy no, a kiedy not? Pamiętaj, że w tym materiale będę, mówiąc kolokwialnie, sypał takimi różnymi swoimi przemyśleniami, często też swoimi definicjami. Robię to w takim celu, żeby pomóc Ci to zrozumieć. Czasem będzie to łopatologiczne, dlatego wiesz, tych definicji później nie podrzucaj na egzaminie, bo wiesz, może się okazać, że to są tylko moje definicje, ale wierzę, że one i tak Ci się przydadzą. Zacznijmy od tego, no. Możesz sobie wyobrazić to jako takie samodzielne nie. Takie samodzielne, które w zdaniach zawsze chodzi samo. Ale to. Samodzielne nie używane wtedy, gdy czemuś zaprzeczamy, gdy mówimy, że ja? Ja nie? Nie, nie, nie. Bo ono w zdaniach będzie miało jeszcze jedną funkcję, do której zaraz wrócimy. Natomiast pamiętaj, to nie użyjesz najczęściej w takiej sytuacji, gdy będzie jakieś pytanie, na które odpowiedź może być tak lub nie. Jesz. O no. Te dwa słowa z pewnością znamy yes and no, czyli tak i nie. Zatem wyobraź sobie taką sytuację Are you ready? Czy jesteś gotowy, gotowa? Można na to odpowiedzieć yes, można też odpowiedzieć no. I to samodzielne no, jak najbardziej by tutaj wystarczyło. No, ewentualnie możemy dodać przecinek i dalszą część zdania. Do czego za chwilę dojdziemy. Weźmy kolejny przykład. Will you visit me? Czy odwiedzisz mnie? No. Nie odwiedzę cię i na tym moglibyśmy zakończyć, ale mógłbym tam coś jeszcze dodać. Dalej mógłbym to zdanie rozwinąć. Następnie. Can you help me? Czy pomożesz mi? No. Dobry ze mnie kolega, prawda? Oczywiście na te wszystkie pytania moglibyśmy też odpowiedzieć w taki sposób. Are you ready? Moglibyśmy odpowiedzieć. I'm not. Z użyciem tego drugiego słowa. I'm not ready. Czyli nie jestem gotowy. Will you visit me? I will not, czyli nie odwiedzę cię, ewentualnie skrót I won't, I won't visit you. Jeżeli jesteś osobą początkującą, na razie nie zaprzątaj sobie tym za bardzo głowy, tylko skup się na tych no i not. Can you help me? Czy możesz mi pomóc? Dosłownie. Mamy to can w pytaniu, więc można by odpowiedzieć I can't, czyli nie mogę ci pomóc. I can't help you, czyli tak naprawdę I can not, ja nie mogę ci pomóc. Mało tego, można by to ze sobą trochę połączyć, poniekąd połączyć, ale co ja tam mówiłem, że to no jest samodzielne. Później jest przecinek i ewentualnie dalsza część zdania. So are you ready? No, I'm not. Nie, nie jestem gotowy. Will you visit me? No, I will not. Can you help me? No. I can't. Natomiast pamiętaj, że samodzielna odpowiedź przecząca na wszystkie te pytania, na które może być odpowiedź tak lub nie, po prostu możemy użyć No. Jednak przeczenia to nie jest jedyna funkcja tego słowa No, bo ono może także oznaczać coś w stylu żaden, żadna, żadnych. Możemy powiedzieć I have no, czyli jakby ja mam żadne. Dziwna ta logika angielskiego, ale zobaczysz, że naprawdę jest to bardzo logiczne. I have no. Children, czyli jakby mam żadne dzieci, czyli nie mam dzieci. I have no money, mam żadne pieniądze, czyli nie mam pieniędzy. I have no time, czyli mam żaden czas, czyli nie mam czasu. Jakkolwiek sobie to skojarzysz, pamiętaj, że taka konstrukcja to jedna z możliwości na to, żeby powiedzieć, że się czegoś nie ma. Oczywiście przyjdzie ktoś i powie, I don't have time. Taka wersja jest lepsza. Albo I don't have children. I don't have money. Oczywiście to kolejna możliwość, ale wtedy tak naprawdę korzystamy z tego słowa. Oczywiście z połączeniem do, w present simple. I tutaj wchodzimy jeszcze głębiej i jeszcze głębiej, bo tak naprawdę wtedy powiemy I do not have children. Więc jeżeli jesteś osobą początkującą i nie chcesz sobie tym zaprzątać głowy, to nie wchodźmy w to za głęboko. Zapamiętaj tylko, że to don't to tak naprawdę jest skrót od do not. I ono tworzy na przeczenia w takiej konstrukcji, w takim czasie, present simple, o czterech podstawowych czasach i o tym, jak je wykorzystywać, jak je zrozumieć, zrobiłem też dość rozbieżny materiał. Dlatego jeżeli wpiszesz sobie cztery czasy, do tego dorzucisz Enli Nado, to z całą pewnością znajdziesz ten materiał chyba w każdej wyszukiwarce. Tak więc, jeżeli chcielibyśmy powiedzieć I like you, czyli lubię cię, i tworząc od tego przeczenie, czyli nie lubię cię, wtedy powiemy I don't like you. Bo wiemy właśnie, że to jest zaprzeczenie do konstrukcji z present simple, do tego czasu present simple. I need my phone, czyli potrzebuję swojego telefonu. Mogę zmienić w I don't need my phone, czyli nie potrzebuję swojego telefonu. Tak naprawdę jest to skrótem od I do not. Need my phone. OK, zatem już teraz, na tym etapie, szybkie powtórzenie i szybki powrót do no. Jedna z jego możliwości, jedna z jego funkcji. Takie, wiesz, wielofunkcyjne no. Tu zaprzeczy, tam coś jeszcze dorobi na boku jako żaden. Można powiedzieć I have no coś tam, czyli będzie to oznaczało, że tego czegoś nie mam. Czyli no problem oznacza żaden problem. Tak naprawdę nie ma problemu. No problem. A na przykład There is no chance to win the competition. Wtedy mniej więcej słowo po słowie będzie to brzmiało jako: nie ma żadnej szansy, żeby wygrać zawody. Ok, to teraz znowu wracamy do not. Będziemy tak dzisiaj sobie skakać po tych różnych nie. I to not może też być zaprzeczeniem używanym przed przymiotnikami. Czy wtedy tak naprawdę tworzy nam to trochę taką odwrotność. Dla przykładu: it's funny, to zabawne. It's not funny, to nie jest zabawne. You are nice, jesteś miły. You are not nice, nie jesteś miły. A teraz zamknij oczy i zobaczymy, czy słuchasz uważnie. I like you, czyli lubię cię, czyli czas present simple, taki ogólny, terazniejszy ogólny, a jak powiedzieć nie lubię cię, I don't like you. To jest oczywiście nieprawdą, bo ja uwielbiam swoich odbiorców, swoich widzów, dlatego kompletnie nie słuchaj tych przykładów, one są gdzieś z czapy wzięte. I być może masz teraz wrażenie, że skaczę tutaj po różnych przykładach, po różnych sytuacjach, po różnych czasach. Masz dobre wrażenie, ponieważ nie da się uniknąć przedstawienia tego w różnych zestawieniach. Mało tego, poznasz jakąś zasadę, pomyślisz sobie not, ok, not, jest stosowany w czasie present continuous przy czasowniku z końcówką ing. Ok, mam tę zasadę, z jedna z możliwości tego not, czyli na przykład i am dancing, tańczę. I am not dancing, nie tańczę. Logiczne, w miarę proste. Zaś w present simple będzie wtedy do not, czyli I dance. Ogólnie ja sobie tańczę, od czasu do czasu chodzę na tańce. I do not dance, czyli I don't dance, czyli ja nie tańczę. Ok, Czyli masz tę jakąś zasadę? Don't, tutaj w tym przykładzie, not, w tym przykładzie. Przed czasownikiem, ale za chwilę pojawią się też różne wyjątki. Takie sytuacje, które niekoniecznie pasują do wszystkich tych definicji, które żeśmy poznali. Mało tego, będzie można odpowiedzieć na różne sposoby. I ty będziesz się wtedy zastanawiać, która opcja by była lepsza. Czy ja nie pomieszam tych dwóch opcji? Dla przykładu. Przychodzi mama i pyta: Who did eat the cake? Czyli głośno i wyraźnie podkreśla to: Kto zjadł ciasto? Who did eat the cake? I nawet może wskazuje na ciebie palcem: You? A ty możesz wtedy odpowiedzieć na kilka sposobów. Możesz powiedzieć. No! I tyle? Możesz powiedzieć No! Not me! Czyli nie, nie ja! Widzisz, no? Jedno no, drugie not! Bo not me! A my możesz też odpowiedzieć I did not! Czyli I didn't! I didn't eat the cake! Czy na przykład no? I, I kiedy myślisz, że od tej całej wiedzy i zamieszania twoja głowa za chwilę eksploduje, już nie da się tam nic więcej wsadzić, to przyjdzie ktoś i powie coś takiego jak aint. Za chwilę do tego słowa wrócę, ponieważ ono być może nie jest najważniejsze na świecie, jeśli chodzi o osoby uczące się angielskiego, a przynajmniej uczące się czystego, ładnego, poprawnego angielskiego, takiego, którym mówią grzeczni chłopcy i porządne dziewczyny z dobrych domów. Ponieważ to aint jest takie brudne z ulicy, ale do niego też przejdziemy, bo. Czasem ktoś tak powie, nawet ktoś tak zaśpiewa. Natomiast, żeby to wszystko poukładać, bo to jest bardzo istotne, żeby w większości sytuacji mieć pewność, czy przynajmniej takie solidne podstawy do tego, żeby powiedzieć w miarę poprawnie: no, not, don't. Kiedy powiedzieć I'm not, kiedy powiedzieć I don't. Jest, moi drodzy, na ten sposób, a tym sposobem są po prostu przykłady, ale przykłady na własną rękę, bo nie ogarniemy tego wszystkiego na jednej lekcji, nie ma możliwości, żeby ogarnąć to wszystko w jednym materiale, który trwałby nawet 40 minut, więc potraktuj ten materiał bardziej jako taki apel, że występują różne rzeczy, różne sytuacje, ale opanujesz to tylko wtedy, gdy przejdziesz przez pewien etap, przez pewną wykonaną przez siebie pracę właśnie różnych przykładów, różnych przykładów, z którymi się spotkasz, ale które też wykonasz. Dlatego co najlepiej robić? Przede Wszystkim gadać, rozmawiać z ludźmi, ale też zastanawiać się nad różnymi przykładami. Jak ja bym to powiedział? Jak ja bym to powiedziała? A jeżeli tego nie wiesz, to możesz skorzystać choćby z Google Translate. W większości sytuacji prostych zdań, takich jak na przykład: Ja nie lubię ciastek, możesz sobie to wpisać i otrzymasz gotowe tłumaczenie. No jak to będzie? I not like cookies? Czy może I don't like cookies? Nie jestem twoim wrogiem. To będzie I don't, your enemy? Czy I'm not your enemy. No to I'm not. Ponieważ wtedy robiąc sobie przykłady z to be, czyli być, czyli podstawa podstaw, będziesz wiedzieć już, że ja jestem, to jest I am, ale ja nie jestem, to jest I'm not. Tam nie ma do not. Będziesz wiedzieć, że she is, ale przyczyni od tego to będzie she is not, czyli ona nie jest jakaś tam. Będziesz wykonywać tę pracę, te, te setki, tysiące, miliony przykładów. Oczywiście, jeżeli chcesz sobie to nieco bardziej uporządkować, tak? Tak wziąć na przykład konstrukcję Present Simple i z tym czasem zrobić różne przykłady, przemielić ten konkretny czas, tak skoncentrować się nieco bardziej właśnie nad nim, to ja jak zwykle polecam moje rozwiązanie El Linado Grammar Pack, czyli taki pakiet gramatyczny. I tam już nieco bardziej konkretnie, nieco wolniej, nieco. Skrupulatniej, pochylamy się właśnie nad przykładami. Jest masa przykładów, przykładów, które możesz później odsłuchiwać. Są też proste ćwiczenia, które możesz wykonać. Do nich oczywiście masz odpowiedzi. I wierzę, że te wszystkie nie w języku angielskim ci się poukładają. Ale jeszcze raz podkreślam, poukładają ci się dopiero wtedy, gdy będziesz wykonywać z nimi jakieś przykłady. Mimo wszystko zachęcam do rozmowy, nie miej takiego podejścia, że będę mówić po angielsku, jak nauczę się angielskiego, ponieważ lepsze podejście jest takie, że będę mówić po angielsku i wtedy nauczę się angielskiego. Zdecydowanie lepsze, nawet jeżeli na początku będzie to strasznie wygodne oglądać, no, a właściwie brzmieć. Okej, okay, ale przed chwilą mówiłem coś o słowie ain't. Tak to mniej więcej brzmi ain't. I gdybyś chciał, czy chciała iść kiedyś na łatwiznę, to nie słyszysz tego ode mnie. Można by użyć tego ain't, które oznacza nie, które może oznaczać don't have, czyli nie mam, czy też nie mieć. Ale ono także może oznaczać równie dobrze am not albo is not. Czyli, że coś nie jest lub że coś czegoś nie ma. To jest tak naprawdę połączeniem takim kombosem: Don't, am not is not. Przykład: I ain't your friend. Ja nie jestem twoim znajomym, twoim kolegą, twoim przyjacielem. I ain't your friend. Albo I ain't your enemy, można by powiedzieć, czyli nie jestem twoim wrogiem. Czyli w tym przypadku wiemy, że to ain't zastąpiło nam am not. I am not your friend. Ale można by też powiedzieć, czy usłyszeć, ain't got no money. Ain't got no money. Co zostanie zrozumiane jako nie mam pieniędzy. I przy tym przykładzie pewnie wszyscy nauczyciele angielskiego teraz zamykają uszy, nie mogą tego słyszeć. Ponieważ jeszcze raz powtarzam, to jest bardzo uliczny angielski. Tak być może powie jakiś raper, może jakiś gangster. Może usłyszysz to w piosence. Na przykład Ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's Czy na przykład ktoś mógłby powiedzieć He ain't bad, on nie jest zły. Czy też na przykład Ain't my dog. Chyba prawdopodobnie. To nie mój pies, ale ja tam nie wiem. Jeżeli po wielu godzinach materiału udało Ci się wytrwać do końca, no to musisz dorzucić coś od siebie. Koniecznie dorzuć jakiś komentarz. Dać znać, czy udało się choć trochę zrozumieć z tych przykładów i z tego materiału, czy pojawiło się jeszcze więcej pytań i wątpliwości jeśli tak, będziemy starali się je rozwiewać. Będzie jeszcze więcej przykładów, a może nawet to podzielimy na mniejsze partie, żeby zrobić więcej i więcej i więcej. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Zostań ze mną nieco dłużej. O tym już chyba mówiłem. Cześć!